Reset Obywatelski. Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Sito w programie Sito pyta. I witam mojego pierwszego gościa, Tomka Lipińskiego. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Tomek Lipiński jest, jak wszyscy wiemy, artystą. Powszechnie znanym jako artysta muzyki, ale to nie cały artyzm, który ciebie określa. Muzyka nie jest... Nie, życie jest... Tak, tak, dużo więcej jest elementów w życiu niż tylko muzyka, ale ona z drugiej strony przenika jakby wszystko też. Ale myślałem, że chcesz powiedzieć, że samo życie jest sztuką. Że no już nie chciałem, wiesz, tak od początku wiesz, wznosić się na takie wyżyny, wiesz... Tomku, wiesz, że znamy się z 37 lat, tak wyszło? Tylko? Tak policzyłeś. Tak, tylko. Tak, ja pamiętam, jak się poznaliśmy w holu Trójki. Przy Myśliwieckiej, tak, w Warszawie. Właśnie jakiś 85 rok to musiał być pewnie. Coś takiego. Tak. Ja prowadziłem wtedy w rozgłośni harcerskiej listę przebojów. Tomek był znakomitym postpunkowcem, można powiedzieć, nowofalowcem, rogowcem, no po prostu brygadą kryzys, ex-brygadą kryzys i wówczas Tiltem. Właściwie od pierwszego spotkania praktycznie zaczęły się takie nasze rozmowy, co ileś lat kontynuowane. No nie tylko rozmowy, bo też braliśmy udział w paru przedsięwzięciach, niektórych udanych, niektórych Tak, nie. I pewnie o nich porozmawiamy, ale chcę powiedzieć po prostu, jak myślałem o tym, kogo zaprosić do pierwszego programu, to pomyślałem sobie, że kogoś, kto z kim rozmawiałem o Polsce, o społeczeństwie, o sytuacji, kiedy się mówiło, że rozmawiamy o sytuacji. Tak, ciekawe, że teraz się tego nie mówi w ogóle. Co ileś lat z powrotem. No i w sumie tych takich rzutów, ja wiem, z 5-7 było takich, wiesz, takich okresów. Coś koło tego, nie? I zacznę tak, się to pyta, start. Zacznę tak, kiedy pod koniec lat 70. tworzyliście awangardę polskiej muzyki nowofalowej, punkowej, wy młodzi, rozbrykani ludzie, głównie z dużych miast, ale nie tylko, no, były Ustrzyki też, ci, którzy znają historię, to znają, ci, którzy nie, w tej sekundzie się nie nauczą. Ale głównie z dużych miast. Jakie wówczas były wasze obserwacje społeczeństwa polskiego? Bo, przepraszam, sorry, muszę coś powiedzieć. Tak. Muszę coś powiedzieć. Proszę Państwa, ten program się to pyta. Nie będzie, będę starał się, żeby to nie był program stricte polityczny, żeby to nie było mówienie o Polsce, o Polakach, czy niekoniecznie Polakach w kategoriach politologicznych, a w kategoriach bardziej socjologicznych, psychologiczno-społecznych itd., itd. To fajnie, bo te kategorie, wiesz, polityczne czy politologiczne, one siłą rzeczy zawsze jakoś zatrącają agitacją, wiesz, a... Antyagitacją, która też jest agitacją. Albo hejtem, po prostu, hejtem, tak. Mhm. Więc no właśnie. To, być może dlatego, nawet może dzisiaj sobie nam wyjdzie jakby trochę, z jakiego powodu ja tak chciałbym, zobaczymy. Ale pytanie, właśnie jak wówczas widzieliście... Jak widzieliście polskie społeczeństwo? Wy ludzie czujący się chyba, no, trochę tak elitarnie. Znaczy... Właśnie, nie wiem, czy elitarnie, wiesz, dlatego, że wiesz, strasznie przede wszystkim tak, trzeba zacząć od tego, że strasznie trzeba uważać, przykładając dzisiejsze pojęcia, pewne kategorie, do czasów, które wyglądały kompletnie inaczej. Nie, no internet nie był taki dobry wtedy. Tak. I nawet w Galmoku nie było towarów, tak? No właśnie. Krowy się pasły, właśnie. Więc... Wiesz, to co dzisiaj jest elitą, oczywiście to co wtedy byśmy nazwali elitą, było czymś zupełnie innym niż to, co dzisiaj nazywamy elitą. O tyle, wiesz, ja właściwie wolałbym mówić bardziej w swoim imieniu niż w imieniu jakiejś większej zbiorowości, wiesz, bo trochę się nie poczuwam. I tak zrobimy. Dobra, więc z mojego oglądu to wyglądało tak, z oglądu, rzeczywiście, że ja się wychowałem w centrum Warszawy, zaraz koło Placu Zbawiciela. I to była dzielnica, w której no, mieszkało wielu intelektualistów, oficerów Wojska Polskiego, polityków,
dziennikarzy, artystów itd., itd. Podobnie rzecz wyglądała w szkole średniej, zwłaszcza w liceum Czaskiego, gdzie też było bardzo wiele dzieci, nie wiem, profesorów, dyrektorów, sekretarzy partii, wiesz, i tak dalej, więc to jakoś oczywiście determinuje i można powiedzieć, że była to szkoła elitarna, czy miałem szczęście mieszkać albo nieszczęście w elitarnej części miasta. Natomiast w tamtej rzeczywistości myśmy byli szalenie równi, wiesz, pomimo to, dlatego że tych dóbr materialnych nie było specjalnie w zasięgu, w związku z tym nawet między nami nie było takiej rywalizacji, wiesz, kto jest lepiej ubrany, kto jest gorzej, kto ma lepsze ciuchy, kto ma gorsze, bo jakby nie to się liczyło, wiesz, i to było na przykład fajne. Więc, ale jednocześnie ten ogląd, wiesz, to, że ja się wychowałem w środowisku de facto dziennikarskim, moja mama pracowała, wiesz, w redakcji tygodnika Świat i ja uwielbiałem siedzieć w redakcji i tak dalej, więc jakby patrzyłem... Dobrze, pamiętam, że Świat był przy Nowym Świecie? Nowy Świat, tak, 58, tam gdzie później szkoła. Tak, tak, tak. A przedwojenny hotel Savoy. No. I te schody marmurowe to tam jeszcze hotelowe. Tak. Ja tam uwielbiałem chodzić, tam była wspaniała pracownia fotograficzna, archiwum, pracownia graficzna, uczyłem się pisać na maszynie, grałem w ping-ponga, ale zacząłem patrzeć na świat trochę pod tym kątem i też to, co się działo w tym środowisku, siłą rzeczy, to moje widzenie świata jakoś ustawiało. I także mój tata, który z jednej strony był, można powiedzieć, człowiekiem systemu, tak? Tu ja dodam, Eryk Lipiński, znakomity grafik, satyryk, twórca Muzeum Karykatury, pisma Szpilki, ale no, jeszcze przed wojną. Ale człowiek, no nie bez wyznań. Przedwojenny lewicowiec, rozczarowany PPS-em, patrzący z nadzieją na to, że może ten sowiecki model będzie skuteczny, aczkolwiek dość szybko się rozczarował i jakby wyraźnie przejrzał na wylot i dostrzegał w tym właściwie kolejną formę imperializmu rosyjskiego, o czym zresztą pisał w prywatnych listach. No natomiast tutaj był redaktorem naczelnym, wiesz, Szpilek i tak dalej, któregoś dnia już nie był redaktorem naczelnym, ale któregoś dnia miałem chyba 16 lat, wziął mnie na kawę do Empiku na Plac Unii. Tam był Empik, pamiętasz, taki z zachodnią prasą na rogu Bagateli. Tak, Empik, tak, klub tak, 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 tak. Można było wypić kawę i przeczytać, tak, nie wiem, tam Aganioka. Bo tam była obok księgarnia radziecka zresztą. Niestety zowąd wziął mnie na kawę, słuchaj, i zaczął mnie uświadamiać, wiesz, jak funkcjonuje PRL, że de facto jest to forma okupacji, wiesz, że właściwie cała gospodarka i nasza obronność jest wprost podporządkowana, wiesz, Sowietom i tak dalej, i tak dalej. Więc ja miałem pewnego rodzaju zasób wiedzy. Miałem też doświadczenie 68 roku, bo tygodnik Świat został rozwiązany wtedy jako zbyt licznie, że tak powiem, obsadzony ludźmi tak, narodowości, znaczy pochodzenia żydowskiego, tak, co im imputowano, że prawda, powinni opuścić Polskę, wielu opuściło, niektórzy, no w każdym razie tygodnik rozwiązano, więc ja jakby byłem w tym wszystkim, jako niespełna 13-latek patrzyłem na to. Więc to... Swoją drogą, wiesz co, jaka to jest paranoja, że w kraju rozwiązano tygodnik Świat, tak, wyrzucając osoby z pochodzenia żydowskiego. To jest w ogóle... Znaczy właściwie niniejszym zakończyliśmy kontakt ze światem. Tak, rzeczywiście. Nie pomyślałem o tym nigdy w ten sposób. Tak, to symboliczne może. Symboliczne, tak. Pojawił się na to miejsce tygodnik Perspektywy w tej samej siedzibie. Tak. No w każdym razie, wiesz, i więc żeby już wrócić do twojego pytania, ten 79 rok, widać było, że się wszystko rozpada. Natomiast widać było, że ten system jest niewydolny. Wiedziałem, że Rosjanie jakby nie są w stanie tego wszystkiego, wiesz, no to jest imperium, które się zbyt rozrosło, a jednocześnie model, zwłaszcza model ekonomiczny, po prostu no, nie działał i to było widać gołym okiem, wiesz. I Polska była potwornie zadłużona, wiele rzeczy się zbudowało w tym czasie, wiesz, ja trafiłem
w czasach licealnych na te pierwsze 5 lat dekady Gierka, czyli wszystkiego było coraz więcej, Marlboro, Coca-Cola, Pepsi-Cola, siódemka do Katowic, Port Północny, Zamek Warszawski, Zamek Ujazdowski, Huta Katowice, wiesz, i tak dalej. I tak. Natomiast później nagle okazało się, że nie ma czym spłacać tych długów i po prostu... Nie ma czym spłacać długów i papieru toaletowego. I papieru toaletowego, tak. I w tym momencie ten cały, bo ja jestem częścią ogromnego wyżu, największego zresztą po dziś dzień wyżu demograficznego polskiego w czasach nowożytnych. I ten wyż zaczął wchodzić w dorosłe życie, w rzeczywistość, która się rozpadała na naszych oczach. I de facto, no, moim zdaniem to było kluczowym elementem, wiesz, to, że powstała ta masa krytyczna, która się, że tak powiem, zmaterializowała jako Związek Zawodowy, Solidarność i cała ta historia, która się wydarzyła później. Ale to był wyż demograficzny, który się zderzył z rzeczywistością, w której po prostu praktycznie już nic nie działało. I to taka najkrótsza diagnoza. Mhm. Super. I też jednocześnie takie wprowadzenie, pogłębienie, bo chodzi mi o to po prostu, jak jednak z tego powiem wy, no bo mieliście z sobą kontakt, nie? Tak. Na koncertach, poznawaliście się. Potem było kolejne spotkanie, jakaś wymiana poglądów. W samym zespole przecież wybiega się kryzys. Ile osobowości, prawda? I no, z tego, co po samych piosenkach można, już z samych filmów, tak? Po samych piosenkach, tekstach można poznać, ale i też różnego rodzaju książki o was, no to mieliście taki lekki, snobistyczny stosunek do szarego społeczeństwa. No chyba jest, że czegoś takiego nie było. No. Nie wiem, czy snobistyczny, to jest... Nie pomyśleliście wtedy, też nie pomyśleliście, może i tak. Tak nazwać, mieliście swój myśmy stosunek. To bardziej widzieli jako bycie... I to zresztą była taka idea trochę, wiesz, bycia poza systemem, wiesz, tak jak tylko się da. Oczywiście, no nie do końca się da, bo wiadomo, no trzeba zapłacić pieniędzmi w sklepie za jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Czy jakiś tam dowód osobisty. Tym niemniej, myśmy starali się funkcjonować tak, jakby Babilon już upadł, mówiąc metaforycznie. Zresztą stąd piosenka Tiltu i Brygady Kryzys, później już Fallen jest Babilon, albo Babilon upadł, tak? Bo idea była taka, że właściwie my już jesteśmy jakby poza tym, tak? I w związku z tym tak też patrzyliśmy na tą całą polityczną walkę, wiesz, i ten czy ten polityczny aspekt wyzwalania się Polski spod tej sowieckiej opresji, jako coś, co należy do przeszłości, a myśmy się czuli ludźmi przyszłości w tym kontekście, wiesz. No, dla mnie na przykład takim z rzeczy, o której gadaliśmy i często opowiadałeś taką anegdotę, miłą mojemu sercu, ponieważ łączyła nas rozgłośnia harcerska, to byłeś słuchaczem, potem też robiłeś audycję od dziecka. A ja jako dziecko z kolei poszedłem pracować tam. O tych, no wiesz, co mi chodzi, niedziela 10:40, tak? Tak, tak. To powiedz. O tym wystawianiu też, tak. Wzgłośnia harcerska w latach 60., kiedy byłem dzieckiem, to była jedyna stacja, która nie podlegała pod radiokomitet, czyli taką centralę właśnie dotyczącą nadawania wszystkiego na falach eteru tak zwanych, ponieważ oni działali jako właśnie harcerze i mieli nadajnik krótkofalowy na budynku IMKI przy Konopnickiej 6, tak, wysoką taką antenę, a ja mieszkając przy Alei Wyzwolenia, to w prostej linii jest może 1,5 kilometra, miałem bardzo dobry odbiór na dużym lampowym radiu, jakie wtedy były i tak dalej. Natomiast oni puszczali po prostu tam wszystko, co się pojawiało aktualnie, głównie oczywiście w Londynie, ale też w Stanach Zjednoczonych. I tam młody Wojtek Mann, młody Jacek Fedorowicz miał audycję. No, a w niedzielę właśnie w czasie mszy lista przebojów. Była lista przebojów, gdzie te wszystkie największe hity ludzie głosowali, przesyłali tam pocztówki, tak, i była wyłaniana ta lista przebojów. Tradycja zresztą później przejęta przez Trójkę i tak dalej. I w tej liście przebojów była po prostu kwintesencja tego wszystkiego, czyli były wszystkie hity rockowe, czy około rockowe, czy popowe, ale no, wtedy rock był w mainstreamie, prawda? I myśmy wystawiali radia na parapety, odwrócone głośnikiem do ulicy. I ci, którzy właśnie słuchali rozgłośni harcerskie, ci wtajemniczeni, nasycali socjalistyczną rzeczywistość wrogą imperialistyczną muzyką. Dla mnie to jest niesamowite, pamięci. Jest to niesamowite, to aż
jeśli ktoś z, nie wiem, reżyserów, czy słucha nas teraz, ogląda nas teraz, to a chciałby ten, już to zakiełkowało, żeby tam gdzieś to proszę zgłosić się do Tomka po pozwolenie, a przynajmniej żeby miał wiedzę taką, ale to jest bardzo filmowe, dlatego, bo to jednocześnie jest idące w niedzielę jednocześnie mieszczaństwo, prawda? No takie mieszczaństwo dziwne. Wiesz. Dziwne mieszczaństwo, tak. Ja mieszkałem na przykład, chodziłem do szkoły po drugiej stronie Alei Wyzwolenia i to była, jeszcze od przedwojny, to były tereny wojskowe. Po wojnie też się okazało, że to są tereny głównie wojskowe i tam byli osiedleni głównie właśnie wyżsi podoficerowie i oficerowie Wojska Polskiego. Ale polscy oficerowie. Polscy oficerowie. To nie jakieś Legnice i tak dalej. Tak. Ale w związku z tym było praktycznie wszyscy byli spoza Warszawy. I to był taki kwadrat ulic, gdzie właśnie który był prawie wyłącznie wojskowy. I tam była szkoła, dwie szkoły podstawowe w jednym budynku, 43 i 408. I większość moich kolegów to były dzieci żołnierzy, dzieci wojskowych, więc to taka specyficzna historia. I druga specyfika tego była taka, że ja się dziwiłem, nawet pamiętam, jak to takie pytałem mamę, o co chodzi, bo wszystkie te dzieci jeździły ciągle gdzieś do babci na wieś. I ja tego nie mogłem zrozumieć, bo ja nie znałem żadnej babci, bo obie babcie, znaczy urodziłem się już po śmierci obu babci. Ale nawet gdyby żyły, to nie mieszkały na wsi. To było tak, że właściwie o co tutaj chodzi. To był taki urban guy, taki, tak? Tak, że wiesz... Także natomiast wiesz, właściwie no, jako wiesz, żołnierze Ludowego Wojska Polskiego powinni być ateistami i tak dalej, natomiast oczywiście wszystkie te dzieci karnie szły do komunii, na lekcje religii, do komunii, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, więc i de facto było to szalenie właśnie wszystko mieszczańskie takie. No i był ten w twórczości bankrockowej, co oczywiste przecież, nie tylko w Polsce, akurat to nie było żadną specyfiką Polski, no ten taki pazur na to, prawda? No oczywiście, no bo wiesz, ja ci powiem w ogóle z tym bankrockiem, to też jest dużo nieporozumień, bo to było właściwie zjawisko kulturowe, którego jednym z elementów była muzyka. A ponieważ muzyka jakby się najlepiej propaguje, to zaczęła być nośnikiem tego zjawiska, a także poprzez pewne procesy, wiesz, charakterystyczne dla kapitalizmu, procesy natychmiastowego jakby wchłaniania buntu i zamieniania go na pieniądze, czym się zajął bardzo skutecznie Malcolm McLaren, prawda, został wytworzony pewien kanon i ten kanon właściwie był śmiercią tego zjawiska jako zjawiska i później po prostu już indywidualności rozpierzchły się w świat i robiły swoje. Potem to zaczęło wracać kolejnymi falami już jako kolejne formy jakiegoś tam ustalonego mniej lub bardziej kanonu. Natomiast oryginalnie chodziło właśnie o rozwalenie całego kanonu, rozumiesz, o dekanonizację, że tak powiem. Nie mylić z dekarbonizacją. Tak. I wiesz, zanegowanie brzydoty jako brzydoty, zanegowanie wszystkich jakby ustalonych, całej ustalonej wiedzy na temat tego, co jest piękne, co jest i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że ta wiedza została skorumpowana, ona została kupiona, sprzedana, ona udaje, że jest prawdziwa, ale tak naprawdę jest kolejnym towarem, wiesz. I to był ten moment takiego, wiesz, nie jesteśmy towarem, wiesz. Rozumiem, to bardzo śmieszne. Jesteśmy wolni po prostu. Właściwie to był taki okrzyk wolności, czy wybuch wolności. Niesamowite, Tomek, to jest dlatego, że ja po prostu nie tylko z tobą, ale i z wieloma innymi muzykami punk rockowymi miałem taki kłopot, ale nie umiałem tego pytania zadać, bo ono jakoś tak strasznie banalnie by brzmiało i nigdy go nie zadałem i teraz też go nie zadałem. Aha. Ale ty mi odpowiedziałeś na to. Aha. Jak to mogło być, że po 76 roku w Anglii kapitalistycznej powstaje muzyka punk rockowa, jest antysystemowa i ma takie wzięcie, w Polsce socjalistycznej zostaje ona przetransponowana do Polski, ma takie wzięcie, ale tam jest... O co chodzi? To jest system inny, tu jest inny system i wy i tam ci mówicie, że jest antysystemowa. I teraz rozumiałem. Tak, bo o innego rodzaju system chodzi. No. Innego rodzaju system, ale w swej istocie ten sam tak naprawdę, bo on gdzieś, jego przeżycie tego systemu polegało na opresji. Rozumiesz, to była inna forma opresji. U nas ona miała bardziej charakter polityczny.
i charakter tego, że myśmy byli pozbawieni wielu możliwości działania, które oni na przykład tam mieli, ale oni mieli z kolei innego rodzaju opresję, opresję finansową, opresję tego, że od razu, wiesz, po prostu musisz podpisać kontrakt i stajesz się kukiełką właściwie w rękach show biznesu, wiesz, i ale oczywiście wchodziły tam też sprawy socjalne, sprawy bezrobocia, sprawy tego, co Margaret Thatcher tam robiła, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo to był ruch szalenie świadomy, to był właściwie lewicowy ruch, trzeba powiedzieć, szalenie świadomy społecznie, wiesz. On był trochę mniej świadomy, mam wrażenie, społecznie w Polsce, ale z kolei bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej chyba dotkliwie, czy bardziej dotknięty tą opresją w taki bardziej bezpośredni sposób jednak, no bo w tamtej rzeczywistości jednak no, mogłeś chociażby założyć, tak zresztą powstawały niezależne jakieś label, wiesz, niezależne wytwórnie, niezależne, wiesz, jakieś stacje radiowe, wiesz, które gdzieś tam, czy był Radio Luxemburg i tak dalej. Te rzeczy były tutaj praktycznie niemożliwe. Oprócz takich właśnie cudów i takich szpar, przez które się przedzierało to słońce, jak radiostacja harcerska. Się, ale też po jakimś czasie dopiero dotarło do mnie, ile mieliśmy wolności, które nie zdawaliśmy sobie sprawy, czyli wolności bez czegoś, tak? Czyli na przykład przyjeżdżała moja rodzina i była zachwycona, że nie ma reklam. No że tak. To jest w ogóle, że macie wspaniały kraj, gdzie po prostu, że was tutaj nie niszczą, no po prostu, tak, nie ogłupiają was tym, nie? No ale to ale ogłupiali nas w inny sposób, od innej strony. Słuchaj, więc... teraz ja teraz takie zadam takie pytanie. To w ogóle, proszę Państwa, w przypadku mojej kariery dziennikarskiej trzymanie pytań to jest, tak nie, ja tak nie miałem nigdy, ale skoro program nazywa się Sito Pyta, wiesz, troszeczkę coś, żeby to ludzie wiedzieli. Tak, tak. Jaki to... Pyta. Pyta. Ja już się usunę. To jest takie pytanie. Pytanie dotyczy, pomijamy lata w tak zwanym międzyczasie, i dotyczy jak najbardziej tego momentu. Który krąg piekielny gorszy? Kto, co bardziej nam zagraża naszej wolności? Władza PiSu, Putin i Rosja, katastrofa klimatyczna, ogłupienie przez internet, Kościół katolicki, antynauka, koncerny, egoizm, komercjalizacja. Tu masz spisane, żeby... Tak. No, na każdy muszę układać, na każdy z tych tematów, wiesz, moglibyśmy rozmawiać, wiesz, do rana. A który bardziej... Wiesz co, bo jak patrzę na jeden, mówię, nie, no ten, ale myślę, kurczę, ten, a może wcale nie ten. Co najśmieszniejsze jest to, że taki, gdybyś mi zadał bez tej kafeterii, to ja bym wiedział od razu, co nie, ale jak już patrzę na te... Wiesz, i każde, żadne z tych, znaczy oczywiście, tylko żadne z tych pytań nie, znaczy na prawie żadne z tych pytań odpowiedź nie jest taka stuprocentowo jednoznaczna. Możesz jeszcze położyć? Tak, proszę cię. Bo tak, no... A no jedziemy władzę PiSu, okej, polećmy. Tak, dobra. Zróbmy takie sprawy. Władza PiSu, no... właściwie... No, no wiadomo. Zabrakło mi słów, tak? Teraz muszę znaczy każdy skąd będzie odpowiedzieć, wiadomo. Putin, Rosja. Tak, to jest ogromne zagrożenie, rzeczywiście. I być może najbardziej nieprzewidywalny element z tych wszystkich. Mhm. I być może, gdybyśmy to kryterium tutaj zastosowali, to moglibyśmy przyjąć, że to jest to, co nam najbardziej zagraża. Dlatego, że właściwie... Tak jak ja to widzę, no, wszyscy mamy nadzieję, że najgorsze nas ominie, wiesz, natomiast wydaje mi się, że determinacja tamtej strony jest tak po prostu gigantyczna i sposób widzenia świata, wiesz, jak Putin mówi, a cóż wart jest świat bez Rosji, rozumiesz? Więc gdyby miało nie być Rosji, by nie być Rosji w jakimś rozumieniu, tak jak Putin to rozumie, to w zasadzie mogłoby też nie być świata, wiesz, i to jest bardzo niebezpieczne myślenie. Znaczy są tacy goście, oby jak najrzadziej się nam pojawiali w życiu,
że widzimy, że jest ktoś taki i po prostu nie denerwować, na paluszkach odejść, zostawić, no i, tak, ale, bo ma, jego system jest taki. No tak, ale on biegnie za tobą, podcina ci nogę i zaczyna cię walić pałką. Dlatego mówię, że na paluszkach odejść, nie? Wiesz, no, no, ale już się nie da. Nie da się kraju, już się nie, już nie się da. Teraz nie da. Nie da. Już się teraz nie da. Próbowali odchodzić, ale tak, się też nie udało. Rosja, ja bym powiedział z tego wszystkiego, dlaczego, czym się różni od całej reszty, że my wiemy, z jakich pierwiastków są poskładane te rzeczy. A Rosja nie wiedza, to jest jakiś inny. To jest inny, tak. To jest taki ze złego kosmosu. Wiesz, jak popatrzymy na chociażby na historię Polski, no to był zawsze problem, no po prostu. To zawsze był problem jakiś. No to, wiesz, ja spędziłem ciągle jeszcze większość życia w ustroju narzuconym przez Rosję de facto. I pod ogromnym wpływem jednak, bo ta Polska była pod ogromnym wpływem Rosji. Zresztą to się nam czkawką potworną odbija dzisiaj. Czyli to uświadomienie przez ojca miało znaczenie. Zresztą on się wychowywał, spędził, wiesz, do 13 roku życia, mieszkał w Moskwie, wiesz, on przeżył rewolucję październikową tam. I jak miał 13 lat, dopiero się repatriowali do Polski, więc on zna, wiesz, i mieszkał i w internacie, i przeżył głód w Moskwie, wiesz, także okej. Okay. Także to jest, wydaje mi się tak, no katastrofa klimatyczna to jest coś, o czym ja myślę i mówię tak naprawdę i śpiewam nawet od 30 lat, 40 prawie, tak, prawie 40 lat. No, zatrute rzeki, zatrute morza, no to tak, 38 lat temu dziwny, już napisałem, tak, to jest... A ja wierzę, że mówię ci o tym, że mi się wydawało, że to jest polityczna piosenka, tylko taka... Nie, nie, to było ewidentne, wiesz, wydaje mi się, że katastrofa jest nie do jakiegoś, znaczy już jesteś, to nie jest coś, co nam zagraża, tylko to jest coś, w czym już bierzemy udział. I tutaj największy problem, moim zdaniem, polega na tym, że ludzie, od których zależałaby zmiana kursu, mówiąc najogólniej, czyli może powiem dwa słowa jednak, jaka zmiana kursu, wiesz, bo to, że my niszczymy planetę, to jest oczywiste, tak? Ale dlaczego ją niszczymy? Wydaje mi się, że niszczymy ją dlatego, że straciliśmy świadomość tego, że nie jesteśmy czymś od tej planety odrębnym. To znaczy, że my jako gatunek ludzki, my jako ludzie i każdy z nas jako człowiek jest częścią wielkiego organizmu, którym jest życie na Ziemi, ponieważ jesteśmy zbudowani na tym samym materiale genetycznym. Wszystko, co się dzieje, ma na nas wpływ i wszystko, co my robimy, ma wpływ na to, co jest naokoło. Od mikro rzeczy, których nie zauważamy, oczywiście do... Więc zapomnienie o tym, czy wyparcie tego faktu prowadzi do tego, że my się izolujemy. I to jest taka mentalność, a wyrzucę za płot, to już nie jest moje, rozumiesz? No ale okej, ale ten płot, wiesz, kiedyś upadnie i się okaże, że to, co jest wyrzucone za płot, nas zalewa. To jest jakaś potworna głupota, wiesz? To jest potworna głupota, która swój taki najbardziej absurdalny, materialny wyraz znajduje w fakcie, że z materiału, który się no niemalże nie rozkłada się po prostu jakoś absurdalnie, nieprawdopodobnie długo, produkujemy masowo opakowania jednorazowe. Wiesz, to jest coś, co dowodzi tego, że ludzie po prostu nie używają rozumu, tak? Jako gatunek. Indywidualnie tak. Mi się wydaje, że jest trochę skończ. I problem polega na tym, że ci wszyscy, od których zależałaby zmiana tego rodzaju myślenia, zmiana kierunku i tak dalej, to są ludzie, którzy profitują z tego, że jest jak jest. Tak, tak. I dopóki tak będzie, dopóty to się nie zmieni. Jak to zrobić, żeby tak nie było? Jeśli przyjmiemy, że to ma iść z góry, tak? Przykład, a nie, wiesz, masowy strajk klimatyczny, że tak się wyrażę. Bo ja tylko powiem tak, że mi się wydaje, że jest tutaj pewnego rodzaju podobieństwo do władz politycznych, do spraw krajów, które mają po prostu reżim czy satrapię jakąś groteskową, że przecież można by pójść na wybory i ich po prostu zmieść, tak? Ale co ode mnie zależy, wiesz? Mi się wydaje, że po prostu my nie mamy w sprawie właśnie, że były takie wielkie dinozaury, nie? I te to mogły zmieniać świat, nie? Ale ja jeden, czy ja tam, wiesz, spalę, czy nie spalę, co to jest? Ja nie wiem, nie mówię o mnie.
nie mówię o tobie, o twoich znajomych, ale mówię o dużych masach ludzkich, które nie wierzą w tą, w ogóle w to, że wiesz... W tak zwany jak... proces demokratyczny. Wiesz, dlaczego moim zdaniem w proces, nie wierzą? W proces... Wyłaniania, tak? Nie, nie, ja mówię, nie. Teraz, o, ja mówię teraz o wpływie człowieka na... Aha, że to tak, się że nie sumuje. To jest podobne, tak. To jest podobne, rozumiem, że no tak, brak tak. Wiary w to, że co maluczki może zrobić, w związku z tym będę robił źle na tej zasadzie, nie? No to jest jedno, ale wiesz co, wydaje mi się, że istotniejsze jest to, że właściwie my trochę nie mamy wyboru, wiesz, dlatego, że jak idziesz do sklepu, i jeżeli masz naprawdę silne, wiesz, silną potrzebę niekupowania opakowań plastikowych, to praktycznie to się okazuje niemożliwe. Rozumiesz? Więc przerzucanie przez w tej debacie publicznej odpowiedzialności na ludzi, na nas, tak? Nie kupujcie plastików. Dobrze, bardzo chętnie, to nie sprzedawajcie nam plastików. To wy decydujecie o tym, w co pakujecie swoje produkty. No. Wiesz, jak zniknęły plastikowe torby ze sklepów, pojawiły się papierowe. Tomek, zgadza się, tylko że to, jak sam powiedziałeś, my już jesteśmy w tym procesie po prostu zatracania. Tak. I teraz, czy my będziemy się kłócić, wiesz, czy to mają zrobić centralnie politycy, czy jakieś koncerny i tak dalej, czy po prostu mamy pierdolnąć... Nie wiesz, zakrzyczeć, pierdolnąć, rozumiesz? No ale ja tego nie widzę tego, wiesz? Tomek, świat nam po prostu ginie na naszych oczach, rozumiesz? Tak. I moim zdaniem na teraz, ja ci powiem tak, że... Tylko co, no mamy się zebrać, wiesz, to tak jak ja widziałem, był koncert Patti Smith w Warszawie kiedyś, ona mówi, ale jak się wszyscy zbierzemy i tego, to zmienimy świat, wiesz? No oczywiście to pięknie brzmi, tylko ja tego nie widzę jakoś, wiesz? Że to no, się, ale... że jak to się ma wydarzyć niby? Że co, się wszyscy skrzykną nagle, wiesz, i tam ludzie, wiesz, ciężko pracują, mają kredyty, całe ich życie zależy od tego, czy będą mieli pracę i będą w stanie te kredyty spłacać i będą mieli gdzie mieszkać. To będzie bardzo śmieszne, życiem się nie spodziewał, że w takim pierwszym programie Sito pyta, będzie pytanie no, o to, ludzi. czy coś możemy znaczy, wiesz co, zrobić w sprawie zagłady świata. Była piosenka, możemy wywierać nacisk na miliony sposobów. Oczywiście. Natomiast ten nacisk, nawet masowy, jest tylko jednym z wielu, moim zdaniem, z bardzo wielu czynników, które biorą pod uwagę ludzie, którzy mogliby zmienić ten kurs, tak? Ten samobójczy kurs. Ale ci ludzie zarabiają na produkcji ropy. Ci ludzie zarabiają na produkcji broni, ci ludzie zarabiają na masowej globalnej produkcji, tak? Ta pandemia trochę nam to wywróciła w tej chwili, każe nam się zastanawiać. Wiesz, już dzisiaj czytałem, że Apple będzie już procesory w Stanach Zjednoczonych produkować, tak? Czy kupować z amerykańskiej firmy, wiesz, no, i tak dalej. Ślad węglowy będzie przynajmniej zmniejszony. No więc właśnie, no, tak. Wiesz, bo myśmy wpadli w ten, wiesz. Globalizm, wiesz, ma też wiele znaczeń, ale to jest pewnego rodzaju pułapka, jeżeli podchodzimy do tego w tradycyjny, kapitalistyczny sposób, to znaczy zakładamy, że generalnie chodzi o wzrost, tak? No już wiele lat temu powstała ta praca, wiesz, granice wzrostu, prawda? Moim zdaniem dosyć przełomowa wtedy, która już 40 chyba już mija, tak? Czy 30 parę, jak pokazała, że ten model, w którym mamy cały czas przyrost, mamy cały czas wzrost, w momencie planety, która jest ograniczona, to się kiedyś musi skończyć, tak? Bo jeżeli nasycimy popyt, a będziemy chcieli dalej mieć wzrost, to musimy zacząć popyt generować sztucznie. I my dzisiaj żyjemy w rzeczywistości, w której większość rzeczy, które kupujemy, to jest sztucznie generowany popyt, a ten sztucznie generowany popyt jest jednym z elementów katastrofy klimatycznej. Dobrze, to tak. I tak dalej. Dojdziemy jeszcze z tymi pozostałymi kategoriami i ja bym poprosił, żeby ktoś zadzwonił do nas, jeśli można, zaprosić do pierwszego. Co prawda nie mam tu żadnego telefonu, nie wiem skąd będę miał, może w moim, ale... To Maciek nam powie, jak to będzie miało wyglądać. Dobra, idźmy dalej z tego. Ogłupienie przez internet. Wiesz, ja bym nie demonizował. Tak, a dla mnie to jest jedno z największych. Mnie to jest naprawdę jedno z największych. Moim zdaniem internet jest swego rodzaju taką ekstrapolacją świata, wiesz, naszego, w świat cyfrowy. I wszystko, co jest w internecie, jest właściwie odbiciem tego, co jest w naszym świecie. SEO, masz w swoim życiu SEO, masz wiadomości, znaczy dziennikarstwo, które polega na tym, że 15 razy trzeba powiedzieć Tomek Lipiński i jeszcze jakąś atrakcyjną frazę, 7 razy powtórzyć de facto ten sam akapit i tak dalej. Moim zdaniem to jest naprawdę de facto ogłupianie ludzi. No.
podstawowe mechanizmy są te same, wiesz, wydaje mi się, wiesz, że po prostu oczywiście wiele rzeczy się zmieniło, znaczy podstawowa rzecz, która się zmieniła, to jest to, że ludzie w internecie wolą krótkie treści niż długie, wolą krótkie komunikaty niż długie i to jest ewidentne, ale jednocześnie mogą tych komunikatów przyjąć więcej. I oczywiście w internecie jest absolutnie niewyobrażalna ilość po prostu kompletnego shitu, bredni, kretyństw, głupoty i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że śmiem twierdzić, oczywiście nie musisz się ze mną zgadzać, ale w moim oglądzie w tej rzeczywistości jest dokładnie tak samo. Tylko my tego nie widzimy. No tak, i no to tak. Jest trochę tak, jak wiesz, spotyż z ulicy gdzieś tam na jakąś gorszą. Tak, to się zaczęło, tak. Jak w ogóle zaczęła się, wiesz, jak informacje zaczęły się w ogóle szybciej przemieszczać po świecie. Bo kiedyś jak na jakiejś odległej wyspie, gdzieś tam na Pacyfiku, nie wiem, wybuchł wulkan, czy nie wiem, czy utopili się wszyscy mieszkańcy wyspy, to zanim ty się o tym dowiedziałeś, to minęły 3 miesiące, albo 4, albo pół roku. I też dowiedziałeś się o tym, jak przeczytałeś to akurat w jakiejś gazecie, bo chodziłeś do kawiarni i tam przy kawie i cygarze czytałeś gazetę, tak? Później, może usłyszałeś to przez radio. A poza tym już było wiadomo, że to był wulkan, tak, i że ale... tego, a nie pierwszą sekundę, tym, że coś się dzieje. To się wydarzyło pół roku temu, czy 3 miesiące. I to była w zasadzie taka trochę bajka, wiesz, a coś tam. A, tak się a gdzie na świecie jaka wojna? Byle dobra, zostawmy z tego ten temat, nie ma na co. Kościół katolicki, no to jest duży problem, wiesz, to jest duży problem. I tutaj długo można by o tym mówić. I natomiast wydaje mi się, że tutaj, że u nas w Polsce konkretnie ten problem polega na tym, że z jednej strony mamy aspiracje do bycia nowoczesnym społeczeństwem. Ja nie wierzę wszystkich, ale że istnieje taka aspiracja, tak? I ona jest dosyć masowa, trzeba przyznać, tak? Do bycia społeczeństwem nowoczesnym, typu zachodniego, tolerancyjnym, otwartym, wspierającym mniejszości, etc., 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 humanitarnym i tak dalej. Z drugiej strony mamy Kościół z tak zwanymi tradycyjnymi wartościami, które, jak się im przyjrzymy, polegają na patriarchacie, podległości, rozumiesz? No, już nawet zajmę się tylko tymi samymi kobietami biednymi. Wiesz, jak kobiety mają walczyć w Polsce o równouprawnienie, o prawa kobiet i tak dalej, chociażby o równouprawnienie płacowe, gdzie po prostu to jest, dla mnie to jest jakaś rzecz, której nie rozumiem po prostu, nigdy jej nie zrozumiem, wiesz. Ale to jest to dziedzictwo, wiesz, tych setek lat, wiesz, czy tysięcy patriarchatu, wiesz. I teraz co się dzieje? Jak te kobiety mają walczyć, jeżeli te kobiety jednocześnie są katoliczkami i otwierają Nowy Testament i otwierają listy świętego Pawła i widzą, że mają być podporządkowane mężczyznom? Jak to się ma wszystko zmieścić w jednej tkance? No tak, to jest w pewnym sensie, nawet powiedziałbym, że zdrowiu psychicznemu zagrażające taki dualizm. Nie? I wiesz, i dla człowieka tego samego. Dlatego jest... wiesz, dlatego ja widzę, jak się potwornie męczą moi na przykład przyjaciele, którzy są wychowani jakby jako bardzo tacy wierzący katolicy, patrząc na to, do czego Kościół jest wykorzystywany i do czego to Tomek, to bez tego jeszcze tutaj dochodzi jeszcze jeden punkt, schizofrenia społeczna, że ktoś jest jednocześnie tu, a jednocześnie tam, no ja rozerwany... Może nazwał to bardziej dysonansem poznawczym, bo to, czy to się rozwinie w schizofrenii, no dobrze, nie, okej. No ale dysonans, który jest... Ale to jest jednak problem. Jest, nie, no wiesz, wiesz, no. Jeśli... No bo jak to pogodzić? Mniej więcej to samo, co wiesz, w partii, która jest partią wiesz, homofobiczną, jak się czuje osoba homoseksualna, tak? No jednocześnie jest za tą partią i tak dalej, a jednocześnie jest kim jest. No więc nie wiem, czy to jest tylko dysonans poznawczy, wiesz, no to tak mi się wydaje, znaczy, że... U źródła pewnie tak, a co dalej się z nim dzieje? No, dzieje się duży problem. Dobrze. Do tego, że, no bo... Bez tego następnik, antynauka. Wiesz... Tak, oczywiście, to jest bardzo duży problem, bo tutaj bardziej widzisz ten, w kontekście internetu ta antynauka, dlatego że to jest jednak to pole, po którym się te najrozmaitsze brednie szerzą. Z tym, że ja tutaj chciałbym uczynić pewne zastrzeżenie. Otóż trzeba pamiętać, że także tak zwana oficjalna nauka bywa antynauką.
ponieważ kiedyś, nie tak znowu dawno temu, uważano na przykład, że pierwiastki promieniotwórcze są panaceum na wszystkie choroby. I sprzedawano rad w pastylkach i tak dalej, i tak dalej. Rad, nie rad, a sprzedawali. Co było tak. I oczywiście wszystkie autorytety naukowe były za tym. I oczywiście można by długo wymieniać tego typu, wiesz, historię, wymieniać historię talidomidu, czyli środka, po którym dzieci się rodziły, wiesz, kalekie, etc., etc. Takich rzeczy jest bardzo dużo. Więc nie można mieć do tak zwanej nauki oficjalnej stosunku bezkrytycznego i uważać, że wszystko, co mówi ten czy inny człowiek, dlatego że ma jakiś tytuł profesorski, coś robi tam od 30 lat w tej dziedzinie, to nie znaczy, że on się nie myli. On się może mylić, ponieważ jak widać z historii, że nauka raz po raz się myli i niestety też środowiska naukowe mają pewien problem z otwieraniem się na nowe propozycje, że może nie jest tak, a jednak inaczej, co jest niezbędne po to, żebyśmy tę wiedzę jednak pogłębiali. I chciałbym to zastrzeżenie, znaczy, że nie wszystko złoto, co się świeci, prawda? Dobrze. Mhm. Następnie mamy koncerny. No to jest, to my tego zobaczymy. Ja tak mówię, że Kaczyński powoduje to, że przynajmniej mamy jeden stres mniej niż w Stanach czy gdzieś w Europie Zachodniej, gdzie latają cały czas z demonstracjami, że koncerny nas zniszczą i tak dalej, że jesteśmy w rękach koncernów. Gdzie jakie koncerny? Tak jak z tą reklamą, z tą komercjalizacją w latach 70. w Polsce, wiesz? Mam wrażenie, że raczej w Polsce buduje się taki system typu, nie wiem, no, chińskiego czy koreańskiego w tej chwili, czy takich czeboli, wiesz, czy takich dużych struktur gospodarczych, całkowicie zależnych od władzy politycznej, z pozostawieniem marginesu oczywiście na działalność gospodarczą pozostałych obywateli, natomiast ci wszyscy pozostali obywatele, i to w Polsce widać od lat i widać dzisiaj być może wyraźniej niż kiedykolwiek, no, jako biznes nie są specjalnie wspierani. Jeżeli porównamy łatwość prowadzenia biznesu w Polsce z łatwością prowadzenia taką operacyjną, prowadzenia biznesu w dowolnym praktycznie kraju zachodniej Europy, to się włos jeży, wiesz, to się włos jeży, tak, bo chodzi... i finansowe obciążenia, no tak, formalne, wiesz, księgowe i wszystkie, rozumiesz, cała ta historia jest w zasadzie, można mieć wrażenie, że jakby władzom zależało na tym, żeby nikomu się nie chciało robić. No tak, no ale możemy jeszcze wbrew wszystkiemu. Póki co nie jest zabronione w Estonii czy w Czechach mieć zarejestrowane i dzięki temu nie być, wiesz, no ja wiem, żniętym, tak, nie? Tak, no ale... Mi chodziło bardziej o koncerny, wiesz, typu, nie wiem, tam Smith Klabiczam czy jakieś inne, wiesz, które po prostu na zachodzie po prostu, no, słuchaj, twierdzą, no ludzie, wejdź że są ważniejsze niż że rządy są tylko na ich usługach, bo nie? Jesteśmy tak, bo... Tak, rzeczywiście, bo jeżeli dzisiaj myślimy o koncernach, to bardziej niż o tych koncernach nawet kosmetycznych czy spożywczych i tak dalej. Technologicznych. Powinniśmy myśleć o technologicznych, tak, bo to one są najsilniejszymi strukturami, bo to Apple, to Amazon i tak dalej, to Alphabet, wiesz, czyli Google z YouTube'em, etc., etc., Meta. To są te najsilniejsze struktury. Co więcej, to są struktury ekonomicznie silniejsze od bardzo wielu państw, w związku z tym mogące właściwie hasać sobie, wiesz, dowolnie, bo z siły ekonomicznej wynika też siła polityczna. Wiesz, wystarczy popatrzeć, jak politycy amerykańscy, wiesz, podchodzą do szefa Facebooka, prawda? Jak pies do jeża, wiesz, tak niby coś próbują tam go jakoś ten, ale oni mają ogromną siłę, a ich siła wynika stąd, że zgromadzili już i gromadzą w każdej sekundzie coraz więcej danych na temat każdego z nas. To znaczy każdy człowiek, który korzysta z internetu, mówiąc najogólniej, i to jest może to niebezpieczeństwo internetu, no tak, bardziej. No tak. Z tym, że bardziej widzę je właśnie w kategorii koncernu. Ma tak zwane data points, czyli punkty danych, tak, na swój temat. I to są w tej chwili gigantyczne liczby. No każdy ma swoją kartotekę. Każdy ma swoją cyfrową kartotekę. Oczywiście, że z tych poszczególnych danych one są agregowane, z nich są wyciągane pewne bardziej generalne wnioski i z tego się tworzy rozmaite narzędzia. I te narzędzia się później sprzedaje na przykład politykom do wygrywania wyborów.
Bo wiadomo, że jeżeli się dobrze stargetuje grupę na przykład niezdecydowanych, to co było w poprzednich wyborach amerykańskich, Cambridge Analytica, która bardzo precyzyjnie stargetowała grupę, niewielką grupę niezdecydowanych wyborców i tak działała poprzez media społecznościowe precyzyjnie na konkretnych ludzi, że te kilkadziesiąt tysięcy ludzi podjęło oczekiwaną decyzję i wygrał Donald Trump. No i okej, wystarczy tyle, bo jeszcze możemy coś. No, właśnie, no można by długo. Nie, no tak, bo właśnie nie mam tutaj tematów, Chin, tak. Ale przecież niektórzy twierdzą, że dajmy spokój z Rosją, dajmy spokój z koncernami, dajmy spokój. Chiny są największym problemem, bo to wszystko tak po kolei, co poza Kaczyńskim, co mówiliśmy, a już Duda, tak? Wszystko to po kolei musimy, to właśnie to są Chiny, tak? No jutro należy do Chin. No. Może pojutrze. Tak. No to. Zdecydowanie. No, to tak z kabaretu, tak? Troszeczkę zmieniona piosenka. No, wiesz, no, Europa będzie miała szczęście, jak będzie prowincjonalnym takim, no, wiesz, ale wyobraź sobie tego za ułkiem świata. Chłopczyka z kabaretu, który tak. Ma chińskie oczy i śpiewa, wiesz, jutro. Tomorrow belongs to me. Tak, tuhi. Nie, to jest dla mnie to jest ewidentne. No, chyba, że się coś wydarzy tak, że się wszystko wywróci do góry nogami. Dobrze, rozmawialiśmy o Putinie, rozmawialiśmy o Rosji i zaczęliśmy od naszej początku naszej znajomości w latach 80. Ja byłem wówczas jednym z niewielu, którzy wiedzieli, jaka jest prawdziwa historia powstania piosenki Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, no bo aha, nie były to czasy, że mogliśmy to w radiu powiedzieć, prawda? No nie, tak. Gdyby można było, to by po prostu piosenka dotyczy Moskwy, prawda, i Związku Sowieckiego i tak dalej. Znaczy tej zainspirowana, bo może nie to się powie, tak, powiedz tak. Może krótko, ja powiem, byłem to było 87 chyba, w Moskwie w czasie perestrojki i byłem w tak zwanym głównym uniwersalnym magazynie, w skrócie GUM, to jest taki wybudowany przez Francuzów stalowy shopping mall, tak, naprzeciwko Kremla, na Placu Czerwonym. I tam są takie galeryjki na piętrach i z tych galeryjek wejścia do sklepów. I w jednym sklepie rzucili jakieś zagraniczne perfumy i tam tłum tych kobiet radzieckich, tam się biło te perfumy, wiesz, i siedział taki dziadzio i mówi, a dziewuszki, to co, jeszcze budżet prekrasny, jeszcze budżet normalny, aha, wiesz. I tam zresztą znalazłem, słuchaj, w internecie, wiesz, w znanej wyszukiwarce dokładnie, wiesz, to miejsce, wiesz, i ten, także nawet sobie przypomniałem, jak to dokładnie wyglądało. Wiesz. No tak, tylko że piosenka, która jest o nadziei i z tytułem, tak, jednak niesamowicie, właśnie może dlatego prawem kontrastu, że niesamowicie opisujesz, jak jest przed tą nadzieją jeszcze, nie? No, no groźny jest ten tekst i taki to ponurego trochę kraju. Wiesz, to jest tekst rzeczywiście trochę o Moskwie, ale też trochę o tym, jak bardzo ta Moskwa, no pamiętajmy, to były jeszcze lata 80., jak bardzo ona się, jak taka pieczęć, wiesz, odbiła w Warszawie, bo jednak pomimo, że ci powojenni architekci starali się zmiękczać ten socrealizm, wiesz, zmiękczać go tym przedwojennym modernizmem polskim, wiesz, to jednak Warszawa poprzez chociażby ten Pałac Kultury i tak dalej, jednak była szalenie naznaczona tą estetyką sowiecką, wiesz, architektoniczną, te domy. Które miałeś obok. Tak, no, czy MDM, czy domy na dzisiejszej Jana Pawła. Tu gdzie jesteśmy, przy Andersa, przy Andersa, tak. A w Moskwie takie domy są po prostu 5 razy większe. I to są te domy o milionach okien. Kultury jest 7, jest, tak. To, widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Tak. Widziałem twarze, miliony masek do milionów ról. Mieszkańcy miasta to jest niesamowicie. Tak. I przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący. Cytat, słuchaj, bo w trolejbusach i w autobusach, jak były anonsy przez ten interkom, to były zawsze rzucili i przybywali się w Moskwie. A, fajnie. Stąd rozumiem. To się dzieje. Dobra, bo teraz o co mi chodzi, że to była twoja pierwsza wizyta w Związku Radzieckim, tak zwanym obecnie sowieckim. Tak. Słyszałeś ten głos autentycznie, to nie wiedziałem nawet że to jest cytat. Tak. A sądzisz, że teraz taki głos tam by się znalazł? W Rosji? No. Nie mam pojęcia, słuchaj, wiesz. To jest jakaś, wiesz, to się trochę wszystko nie mieści w głowie. Nie mieści w głowie, naprawdę, nie? Wiesz. To jest jakaś taka totalna głupota po prostu, wiesz poza złem. Przeżycie, na samym początku wojny byłem w Krakowie w hotelu na jakiejś konferencji
I to był sam początek wojny, więc pierwsi ci, wiesz, Ukraińcy tymi samochodami, wiesz, gdzieś tam przyjeżdżali, wiesz, no ci uciekali, no mieli jakieś pieniądze, wynajmowali hotele, wiesz, jak mogli i tak dalej. I nagle się znalazłem w windzie z taką może 13-letnią dziewczynką. I coś jej się pochrzaniło z piętrami, więc tak pojechaliśmy w górę, w dół, coś tam mi pomagałem się zorientować, wiesz, bo pojechaliśmy nie tam, gdzie ona sobie wyobrażała. I zapytałem ją, wiesz, po rosyjsku, czy ucieka z Ukrainy. Ona tak, wiesz, znieruchomiała i mówi, tak, mówi, w ogóle tego nie rozumiem. No tak. I wiesz, stanęły mi łzy w oczach, wiesz, i powiedziałem jej, wiesz, nikt tego nie rozumie. Bo to jest coś, co się kompletnie po prostu z jednej strony nie mieści w głowie, ale z drugiej strony, jak człowiek się przyglądał temu, co się działo ze Związkiem Radzieckim po jego rozpadzie, jakie resentymenty były, jak to Putin podczas swojej mowy inauguracyjnej przyrzekł, że będzie odbudowywać i że to była największa geopolityczna tragedia. I tak to było oczywiste, że przyjdzie taki moment, że to wahadło po prostu zacznie się przesuwać w drugą stronę i że w którymś momencie, jeżeli nie Putin, to kto inny, po prostu zacznie tak kombinować, żeby te straty po 89 roku, które jego imperium, czy ich imperium, bo trzeba to w tych kategoriach rozpatrywać, poniosło na ich zachodniej flance, prawda, zostało cofnięte no, kawał przecież od Łaby, aż po granicę białoruską i ukraińską, no to jest szmat po prostu ziemi, którą oni sobie w ich rozumieniu wywalczyli, okupując to milionami ofiar w II wojnie światowej, bo w ich optyce to tak wygląda, że to jest ziemia, którą oni zdobyli i teraz myśmy jakby ich zdradzili, myśmy po prostu się przymilili, wiesz, do Zachodu, który nas zawsze zdradza, a powinniśmy być im wdzięczni, wiesz, oni tak na to patrzą, wiesz, i kompletnie z kolei nie rozumieją naszej optyki. A na czym polega relacja Rosjan do Zachodu? Czy to jest kompleks, czy to jest jakaś genetyczna historia, czy naprawdę te wartości są całkowicie im obce, czy... Bo to, ja wiesz, myślę, to jest pytanie, przez wieki idzie to pytanie. Wiesz, to jest, ono idzie i będzie szło, wydaje mi się. Wiesz, bo niedawno słuchałem jakieś rozmowy, wiesz, w jednej z stacji radiowych właśnie... Zwanej Tok FM? Tak. Na ten i podobne tematy. I ktoś już nie pamiętam kto, ale tak dobrze, że to jest właśnie takie niebywałe, że z tym Rosjaninem usiądziesz, on cię przywita, wiesz, duszę otworzy na przed tobą, tak. Nie wiem, niemalże żonę ci odda, tak, rozumiesz, tak. Nie będzie miał jedzenia, to wykopie spod ziemi, wiesz, tak. Wódkę ci utoczy, jak tego, krwi ci utoczy, żebyś się napił, a potem nagle mu się coś, rozumiesz, wypijeć tej wódki, rozumiesz, nagle mu się coś przekręca i chce cię zabić, rozumiesz, tak, no jak i nie wiesz dlaczego. Jak schodzicie już na te tematy, wiemy dlaczego, dlatego że jakbyście mieli rozmawiać o polowaniach i coś dalej, to będzie super. Ale wiesz, dlaczego, rozumiesz, ale co tu się dzieje? No, z ich punktu widzenia, my jesteśmy, to też tak jak ktoś też ostatnio usłyszałem, nie znałem tego, że podobno Czesi mówią o Polakach, że jesteśmy trochę takimi ruskimi, co myślą, że są Francuzami. Coś w tym jest, słuchaj, wiesz. Słuchaj, a właśnie, a propos jeszcze takich stereotypów, no wszyscy znamy słowa Norwida o społeczeństwie i o narodzie, tak, że jesteśmy wspaniałym narodem, ale ostatnim społeczeństwem, a ja nie, wiesz co, ja proponuję i widzom naszym i tobie pod rozważenie takie pytanie, czy przypadkiem się nie zmieniło, bo wiesz, bo to, co się wydarzyło w zimie z Ukraińcami, to wiesz, to nie był zryw narodowy, to był zryw społeczny pomocy. Zmieniło się. Natomiast jeśli chodzi o to narodowo, coś tak jest, to takie mało nie fajne. Nie idzie to jakoś w ogóle. Przestaje to być takie fajne, jak mieliśmy. Nie, wiesz co, mi się wydaje tak, na pewno się zmieniło, nie dość jeszcze, ale na pewno. Poza tym, wiesz co, ja myślę sobie tak, że im bardziej my się koncentrujemy, im częściej powtarzamy, im częściej obracamy, wiesz, takimi pojęciami, czy takimi wizjami właśnie, że o, jesteśmy złym społeczeństwem, albo jesteśmy tam tacy źli, głupi, leniwi, albo o, a to zawsze będzie źle, albo o, wszystko jedno i tak nas tam okradną, rozumiesz.
to my się jednak programujemy w ten sposób, rozumiesz, że no okej, no to wchodzimy w rolę tego, no już tak, jesteśmy o tym przekonani, że już po prostu wchodzimy w tą rolę, wiesz. Także wydaje mi się, że jesteśmy fajnym społeczeństwem, że mamy duży potencjał, żeby być fajnym społeczeństwem, bo zobacz, jak chociażby jeździsz, nie wiem, czy po Warszawie, czy po innych miastach polskich, które się tak zmieniły w ciągu ostatnich lat, dzięki oczywiście pieniądzom europejskim, należy to podkreślać, tak? To gigantyczny skok cywilizacyjny. Mamy autostrady, mamy w miarę nowoczesne koleje, ale mamy, tak? Mamy w miarę dobre autostrady, ale mamy, tak? Mamy dobry transport miejski. W Warszawie na przykład nigdy w życiu nie było tak dobrego transportu miejskiego, jak jest teraz. I to są fajne miasta, wiesz, gdzie się fajnie żyje, wiesz, jak naprawdę nie ma, wiesz, no każdy z nas zna parę miast na świecie, wiesz, to jak ja patrzę na Warszawę dzisiaj, to jeszcze nie ma kompleksu, wstydu, nie ma kompleksu. Żadnego. Mało nie, tego, nie jest bardzo wiele rzeczy, gdzie ja w ogóle wolę tutaj. Tak, tak, tu jest tak, bezpieczniej, tak. Znacznie, wiesz, tak. Widziałem ostatnio statystyki, jak tak. Naprawdę jest w większości miejsc czysto, można by tam dopieścić, nie, ja mówię, ale ogólnie mam porównać z Londynem czy z Francuzem, z Paryżem, tak. gdzie po prostu jest brudno. Nie, no metro jak wygląda. Metro, które ma po prostu piękne, wiesz, małe jeszcze, skromne, ale przynajmniej piękne. I to samo małe ojczyzny w Polsce, tak samo. I te małe, tak samo, te wszystkie miasta, czy powiatowe, no tam już odchodzą od tej betonozy, na szczęście, zaczynają znowu trawniki, tam krzaki sadzić, wiesz, ale nie wiem, czy pójdziesz do Olsztyna, czy nawet, nie wiem, do Rzeszowa, gdziekolwiek, no nagle jesteś w jakimś normalnym świecie, rozumiesz, i gdzie jest coraz więcej fajnych ludzi, którzy też jeździli po świecie i też jakoś już chcieliby żyć, tylko niech po prostu dajcie nam żyć, po prostu, wiesz, i to jest, wydaje mi się, taki leitmotiv, który ja tak jakoś tymi swoimi, wiesz, czułkami zaczynam w społeczeństwie wyczuwać, że ludzie po prostu coraz bardziej chcieli powiedzieć tym wszystkim, wiesz, mądralom, wiesz, czy są to mądrale z Tok FM-u, czy są mądrale z jednej, drugiej, czy z trzeciej telewizji, z każdej z możliwych stron, którym się wydaje, że zjedli wszystkie rozumy i oni będą nam mówić, czy są to politycy, rozumiesz, którzy wiadomo, że już po prostu i dajcie nam żyć, to znaczy stwórzcie nam takie, nie przeszkadzajcie, tak? Stwórzcie nam takie warunki, żebyśmy nie musieli kombinować, żebyśmy nie musieli stawać na uszach, żeby mieć ubezpieczenie, żebyśmy nie musieli kombinować, żeby mieć przyzwoite emerytury, żebyśmy nie musieli kombinować, żeby się dostać do lekarza, żebyśmy mogli łatwo prowadzić firmy, żeby nas nie golono do momentu, kiedy zarobimy kupę pieniędzy, wtedy dobra, proszę bardzo, płacimy, wiesz, no, i tak dalej, i tak dalej. Dobry punkt wyjścia. Dajcie nam żyć. Dobry punkt wyjścia do następnej rozmowy. Mamy telefon. Cieszę się, że jednak będziesz w tym inauguracyjnym programie. Halo? Tu mamy telefon, prawda? Tak. A ja w związku z tym, jak nie ma telefonu, to powiem o innej interakcji. Aha. Z kimś, kto uzupełnił tego rozmówcę w Tok FM, to Witek Jurasz, który powiedział, ale ta wiedza była nie tylko od Witka, to różne osoby mówią o Rosji i Rosjanach, że właśnie tacy są, że to nie są jednoznacznie źli i nienawidzący Polaków ludzie. Nie, to wcale nie. To w którymś momencie się włącza im coś po prostu. Wiesz, to jest bardzo trudne, dlatego że wiesz, zaraz, za moment już. Szalenie, wiesz, trudno mi, wiesz, jakby tak generalizować i mówić Rosjanie, wiesz, są tacy, albo Polacy są tacy, to jest zawsze trochę ryzykowne, bo są tacy i nie, są zaczadzeni, wiesz, ale gdzieś jak uśrednimy to, to rzeczywiście jest jakieś zaczadzenie, ale ja ci powiem, że ja, wiesz co, niestety dostrzegam poważne zaczadzenie, także w innych społeczeństwach, jak patrzysz na społeczeństwo amerykańskie, to zaczadzenie tam jest po prostu nieprawdopodobne, wiesz. W Niemczech, no też jakby stopień w Polsce. Dobra, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Bożena z Warszawy. Bardzo miło. Dzień dobry. Tomek i Paweł też. Tak, widzę. Więc tak, w odpowiedzi na takie wyzwanie do dyskusji, czy co się w nas zmieniło w momencie, jak przybyli do nas uchodźcy z Ukrainy, czy my się zmieniliśmy, że tak zareagowaliśmy na nich spontanicznie i bardzo serdecznie. Mnie się wydaje, że my właśnie tacy jesteśmy, że się nie zmieniliśmy, tylko może właśnie wydobyliśmy z siebie to, co w nas jest prawdziwe, czyli taką gotowość do otwarcia serca i domów, do pomocy ludziom, bo może po prostu to wszystko jest ciągle zakryte przez tę taką nieustającą od paru co najmniej lat
indoktrynację, powiedziałabym, i takie ustawianie nas przeciwko sobie i wyciąganie z ludzi wszystkiego tego, co jest złe, żeby nas skłócić, żeby nas właśnie ustawić, wszystko to oczywiście w celach politycznych. A przyszedł taki moment, kiedy życie powiedziało nam sprawdzam i okazaliśmy się tacy, jacy rzeczywiście jesteśmy. Może to jest dla nas jakąś szansą, żebyśmy z tego właśnie skorzystali. Przekonaliśmy się, że potrafimy być po jednej stronie, po tej dobrej stronie mocy, jak przyszło na nas tak zwane, jak przyszła chwila próby, to się skonsolidowaliśmy i okazaliśmy się naprawdę całkiem fajni, więc może bazując na tym, oby nam się to jakoś udało na przyszłość, może wyciągniemy z tego lekcję, a na pewno nam to pomoże, przynajmniej dowiedzieliśmy się tego o sobie, że nie jest jeszcze tak źle, że potrafimy stanąć na jednym brzegu rzeki, a niekoniecznie po dwóch stronach, po których nas usiłują rozstawiać politycy. Taką mam nadzieję. Bardzo pani dziękuję, bo ja właśnie tak zakładałem dzisiaj, żeby ten program nie był spolityzowany i w pewnym sensie my tu dzisiaj trochę walczymy z polityką w tym programie. Tak. Ja mówię, że właśnie dajcie nam żyć, bo jak nam dajecie żyć i pojawia się taka sytuacja, tak jak pani powiedziała, bardzo właśnie, to się ujawniło, bo to nie jest to, że musimy skądś nagle te nasze dobre cechy zaczerpnąć. Nie, my to mamy wszystko w sobie, tylko jak nas się napuszcza, jak nas się cały czas bombarduje, wiesz, negatywnymi treściami, jak zaczynamy je wchłaniać w siebie, jak zaczynamy w to wszystko wierzyć, jak zaczynamy wierzyć, że musimy być podzieleni na ileś obozów, że musimy się zwalczać, że musimy tego... Nie, bo... Na podziałach się nie da budować, znaczy na podziałach można zbudować parę odrębnych jakby historii, tak? Ale łączyć się da na dobrych rzeczach, znaczy jeżeli chcemy się łączyć, łączmy się w tym, co dobre, łączmy się właśnie w tej empatii, w pomocy, w byciu dobrymi ludźmi, w byciu rozumiejącymi ludźmi, serdecznymi, uśmiechającymi się do ciebie, pozdrawiającymi się na ulicy czy na podwórku, życzącymi sobie dobrego dnia, uśmiechającymi się do siebie, wiesz, bo... No właśnie, no, to jest taki drobny, to jest ten drobiazg. Spróbujmy jakby, jeżeli spróbujemy taki input, wiesz, taki wkład w rzeczywistość... To jest to, co możemy naprawdę zrobić. Że coś takiego na tym elementarnym poziomie możemy zrobić, wszystkim nam będzie lepiej, a jak przychodzi do sytuacji krytycznych, okazuje się tak, dajemy radę i niepotrzebni nam się do tego politycy. Tak jak zresztą do większości rzeczy, one są kompletnie niepotrzebne. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tutaj wpadnięcie. Muszę powiedzieć, tak czytałem, to prawda wzrok nie ten, więc tak, musiałem takie coś robić, Państwo już wiedzą, o co chodzi, ale właśnie ktoś napisał, o, jestem na tym kanale, a co to jest, co tam dają? A ktoś tam mówi, bardzo, Wery Profeska, już od 2 lat oglądam, także być może, że z twojego albo z mojego klucza tutaj ktoś przyszedł. I super, no mam nadzieję, że te następne rozmowy będą... Słuchaj, no życzę Ci powodzenia. Fajne. Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam wszystkich widzów w każdy piątek o godzinie 19, a potem mamy już całe lata świetne do oglądania tych produkcji. No bo to jest fajne, nie? Jak pisał tę książkę i napisał, już jest książka, nie? Ten proces samego pisania to jest ciekawy, ale jednorazowy, krótkotrwały, ale tak, książka jest już... Właśnie jestem w tym procesie, to trudny Tak, książkę proces, piszesz? Tak, znaczy, tak, no, piszę jakby, rozszerzam ją, tak, bo już jest w znacznej części napisana jako wywiad, ale z Leszkiem Gnońskim. A te wątki społeczne będą? Będzie wszystko, bo to będą 2 tomy w ogóle, tylko się ukażą. A, poczekaj, bo ciebie tam jeszcze jedną rzecz. Bym zapomniał. Proszę Państwa, teraz będzie tada! Teraz będzie test skojarzeń. Takie słowa wziąłem po prostu, żadne złośliwe. Bo to właśnie tak, mówię, tak. Ja mówię testować. Tak, ja mówię Dobra. Słowo, a ty natychmiast reakcja. Zajeżdżony. Czekaj. No zajeżdżam, ale to jednym słowem muszę powiedzieć. Tak, jednym. Dobra, no ten już nie... Za późno. Luna Park. Nie, to będzie za trudne dla mnie. Zbigniew. No Ziobro niestety. O, Tornado. Wiesz co, bo ja mam... Ja to inaczej, bo mi się od razu obrazy pojawiają. Wiesz, nie pojawia mi się żadne słowo... Tylko pojawia mi się obraz, już tornado, ja nagle widzę tornado. Ale kompletnie poza semantyczne. A Państwo pamiętają, jak ja rozpocząłem program, że Tomek Lipiński jest to artysta kojarzony głównie z muzyką, niemniej jednak, bo ja Tomka na równi kojarzę z plastyką. No tak, jest nic dziwnego, że kojarzą ci się nie, obrazy. Naprawdę, wiesz, ale... To jak na jedną... No spróbuj, może no jedziemy, dobra, no tak wyluzuj. No. Bo tak jak, no, jak się... No.
No może jakieś dżęcika, coś, nie? Tak, nie, wtedy jeszcze, nie chociaż wolno. Wtedy dopiero by było obrazy. Tak, nie można. Nie. Dobra, jedziemy. To był żart oczywiście. Tak. Błyszcząca. Powierzchnia. Wywróżyć. Szczęście. Zakład. O pieniądze. Róża. Syjonu. Nie wiem dlaczego. Buty. Na obcasie. Lew konia. Skojarzyłem się z lewem, z tym, z lwem i z koniem. Niestety. Bardzo dobrze. No, lew konia, tak, tak. Przyprawa. Jak? Przyprawa. Kardamon. Grudniowe. Wiem. Brozy. No. SOS. No to Titanic, okej. Okay. Sos. Musztardowy. Witryna. Wystawowa. No to anioł. Pański. Wyroby. Spożywcze. 19. Wiek. Bardzo. Dobrze. Apostoł. Apostoł, a potem się położył. A następny jest apostołem. Apostołem. Apostołach nie biegajcie. Katar. Sienny. No o to chodziło. Nie poszedłeś w piłkę nożną. Nie, po to było to wszystko. Po to było to wszystko. Okay. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Poczekaj, pokaż mi ten tytuł pełny. Tak. Cofamy się do tyłu. O, teraz Państwo wiedzą. Ta-da! Dobra, wszystko pokazane. Reset Obywatelski.